sędzia. Przecież ja nic nie godzę. Później, dobrze. Proszę cię, później. Co później? Później to zrobię. Co? No to, co mi zaraz kurze zrobić, bo nic nie robię, a ino leża, nie? No przecież ja ci nic nie kurze robić. A co, tyż masz depresję? Tyle niepatentowany. Depresja. Skąd ty w ogóle znasz takie inteligentne wyrazy? A dziaju cię prosił, no przezywasz mnie tyż później, dobrze. A czemu później, jak ty się teraz prosisz? Czemu leżysz? Bo mnie opuściły siły witalne. Aha. Jest 10 lat temu, nie? Nie, Runa, jeszcze te koty, no. Za dużo się nalałam, wiesz? No. No i co tam słychać, Zbyszek, w stolicy? A wiesz, ogólnie nuda. Budują następny wieżowiec, metro już drążą do Placu Inwalidów. No i dziś wieruńskie warszawioki nawet specjalnie do inwalidów ciągną metro. Kto to robi? My, nasze górniki. Mój depresyjny mąż ściągnął swoje zwłoki z kanapy. Na pierwsze czegoś? Nie, dziękuję. Cześć kolego, nie wchodziłem do pokoju, bo myślałem, że śpisz. A spowiedź, jakby ci tak koty były za oknem, normalnie wyćmać nie idzie. No to co jest marzec, to jest normalne. To, że śnieg leci i taką mamy aura. A, bo mi się już całkiem w głowach poprzewracało. Zbyszek, nie przejmuj się nim, on muchy w nosie. Po prostu nie oczyścił sobie swoich czakramów. A ty wiesz, że to może być możliwe? Ty, co wy fandzolicie zaś? Chłopie, bo ty nie wiesz. Czakramy u człowieka to są najważniejsze. No, tylko trzeba mieć je oczyszczone. Że niby co? Ty, Zbyszek, ty z nim gotujesz jak z mądrym. Że on nawet nie wie, co znaczy ten wyraz czakram. A na pewno jakiś gorolski wynalazek. O nie, 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 nie gorolski, tylko właśnie hinduski czy coś takiego. A co, a hindusy to nie gorole, he? Zbyszek, moja koleżanka, ta Krysia, wiesz, ta co zawsze do niej chodzę, nie? Ona poznała takiego półkrwi hindusa i wiesz, czego on ją nauczył? No? Medytacji z kamieniami. No i co, no i co? No i bardzo pięknie oczyściła się swoje czakramy i teraz się bardzo dobrze czujemy i w ogóle, super. A, bo my wszystkim ta chyba w dekel pizło dokładnie. Wiesz co, ale muszę ci powiedzieć, że ta wschodnia kultura nie jest taka głupia. Słyszycie, Andzia, weślij no pomedytuj po hindusku albo po gorolsku, żeby te pieruńskie koty przestały miałczyć. No i on tu zgłupieje, no. Nie, no nie wytrzyma, no. Wercik, co ty się tak wiercisz? A, bo to idzie wytrzymać ten jazgot. A mnie to jakoś nie przeszkadza. Ciebie nie przeszkadza, boś na starość ogłuchła i w ogóle ci nie zależy. Nie ogłuchła, nie ogłuchła i namedytuje. Tak? O czym? O harmonii z naturą. Krysia się nauczyła od tego hindusa, a teraz nauczyła mnie. I ja medytuję. Ci go mogę z tego hindusa sprowadzić, jak chcesz. O, Andzia, jak ty myślisz, że jo, porządny hajer przodowy wyda suchą naukę jakiegoś hindusa, wiesz, idź. Pani, co tu się dzieje? Nic. Koty miauczą. No idź spać. Bo no przeszkadzasz, widzisz, medytuję, nie? A może chłopcze pogadamy? O kota. Dobranoc. O, pan Ernest, dzień dobry. A, dzień dobry, panie Zbyszku. No niech pan zobaczy, niby wiosna, to raz słońce, raz śnieg. A, nie ma o czym mówić. Samochód mi umyli niepotrzebnie. A, właśnie. A, przepraszam bardzo. Aha. Halo? No, w porządku. Co? A, nie, raczej nie znam. Nie znam, mówię ci. No skąd ci wezmę zaufanego? Nie. Nie, no dobra, no na razie, cześć. A co, jakiś niesympatyczny partner w biznesie, zgadłem? A tam niesympatyczny, mało powiedziane niesympatyczny, oszust panie. No jasne, jasne, no, tak jest. Jeszcze chcę, żebym mu znalazł pracownika, zaufanego. Skąd ja mu dzisiaj wezmę zaufanego pracownika? No wie pan, jak to teraz jest. No. No, no. Panie Zbyszku, a czy jest w domu Bercik? Jest, a co? Nic, nic. Na razie. Do zobaczenia. Na razie. No? Było mi bardzo miło. Do widzenia. Do widzenia. Ernest! A co to się na nas stało, że ty szukasz roboty, Bercikowi, co? Ach, tam szukam roboty. Ty nie szukam, robota sama przyszła.
Niech się chłop zarobi, nie? Andzia, być osobistym sekretarzem u takiego biznesmena jak Jan Duda to nie jest byle co. Coś ty powiedział? Jan Duda, przecież to jest taki oszust, ciebie dwa razy oszukał i ty nagle dla niego szukasz pracowników, ja? A tam oszukał, zaraz oszukał, było, minęło, co tam. Zresztą na pewno się zmienił. Ja, przecież powiedział żeś, że masz alergia na Bercika, że sam jego widok przynosi ci pecha. Kto to powiedział? Co? A Bercik się nie zmienił, może też się zmienił, może teraz już będzie przynosił jedno ludziom szczęście? A już na pewno temu Pierronowi, to znaczy temu biznesmenowi Jan Dudzie. Ech, ja nie wiem, idź pogodaj z nim, on cały dzień dzisiaj leży na kanapie, idź gody z nim. Ida. Ty, MS, czekaj no. Ale jak tyś tak zmienił zdanie na temat mojego męża, może ty byś go przyjął do roboty, co? Ja, wiesz, myślę, że o tym. No nie mam akurat wolnego stanowiska, ale jak się Bercik spisze u Jan Dudy, to kto wie? Czekaj, no, to pójdę z tobą razem, powiemy mu razem. No! Wiesz, jak on się ucieszy. Śmiało, idziemy. Ale czemu nie chcesz, Bercik? No, bo coś czuję, że powinien czekać na lepszą propozycję. W biznesie tak jest, nie przyjmuje się pierwszej propozycji. No to uważaj, Bercik, bo na lepsza propozycja możesz się nie doczekać. Będziesz prawdziwym sekretarzem. No. Już jak to kiedyś słyszał. W 85 roku ten mój durny dyrektor powiedział: Bercik, zapisz się do naszej partii, a może no sekretarzem zostaniesz. I wiecie co? Tyżek odmówił. Bercik, ale to jest zupełnie inna sytuacja, rozumiesz? Będziesz sekretarzem biznesmena. Wielkiego biznesmena. Chopie, wiesz do czego wy razem dojdziecie? To będzie taka masakra. Co? Co? No dobrze, że to będzie taką masa forsy, coś czuję, że w ogóle. Ja coś tak czuję, że nie mam powołania, wiesz, nie czuję. Bercik, zawiodłem się na tobie. Ernest, czekaj! Zawiodłem się, tak to normalnie goda, jak się chce mnie przezywać, to po gorolsku. Ernest, przyjdź wieczorem, będziesz widział, na pewno się zgodzi. Ciekawe, jak to zrobisz. Ja mam swoje metody, ja go przekonam. Dobra, na razie. Synek, ja cię nie rozumiem. Czemu ty nie chcesz przyjąć takiej fuchy? Andzia, mnie siły życiowe opuściły, a ty mi godasz tu jakieś głupie robocie. A co by było, jakby ci przywróciła chęć do życia, co? Pewnie by się bardzo cieszył już. No jasne. Ja zaś by zapłacił za te twoje rozmowy, wiesz? No, cześć, Krysia. No. Krysia, mam do ciebie taką sprawę. Słuchaj, mogłabyś mi dać telefon do tego Hindusa? O nie. Andzia, ale czemu ją porządny chłop ze Śląska mógł słuchać rady jakiegoś gorola i to Bóg wie skąd? Ale obiecał żeś mi, nie? Bercik, Andzia ma rację. Widzisz, taki Hindus to on kumaczacze, rozumiesz? Kumaczacze, słyszysz ja? Ale roz mi uwierz na słowo. Bercik, takie czakramy to jest poważna sprawa. Sporo na ten temat czytałem. Ale co to w ogóle jest za świństwo, ten czakram? Oj, no co to jest? No sam nie wiem, ale wiem, że coś ważnego. Zresztą, od czego jest Hindus? Żeby taki wiedział rzeczy, nie? Chłopcy, jako ja mu trymo, jeszcze w życiu nie widziałem prawdziwego mędrca ze wschodu. No, ja akurat to widział takich. U ciebie na tym bazarze. I no, że przeważnie to oni chodzą na rąbanie. Bercik, to nie od takiego wschodu. Gerard! Salej alemkom, Haile Selassie, karamba i co inno. Gerard, niech mi bezgrozernie. Od kiedyś ty jest Hindus ty. Jak ci się nie podoba, to się idę, wiesz? Stop, ale o co się tu rozchodzi? No jak, no nie wiem, o co się rozchodzi. Normalnie się narupał u Alojza, zasnął, a obudził się, patrzy Hindus, nie? Obrażają mnie w tym domu. Ale czekaj, Cezar. Andzia, no a ta twoja koleżanka Krysia, to... Właśnie. To on? To ty żeś pomógł Krysi. No ja, pewnie żyję. Proszę bardzo, o. Gerard Nowok,
czekaj. Asortyment ezoteryczny. Od tygodnia w tym robię. No to ale jaki z ciebie hindus jesteś? Adam Bercik się czepiosz, hindus i hindus. To znałeś mi w Katowicach lepszego. No podobno był, 2 lata temu jeden, w Bytomiu. No jak chcesz to jedź i się go szukaj. Ale jest dokładnie przeszkolony hindus. A zresztą, jak mu się nie podoba, to się idę. Ty czekaj, no ale tyś naprawdę pomógł Krysi, ja? No to, no pewnie, że jo. To co, mam zostać czy iść? Aha, widzę, że dowoz to będzie porada ze zliską. Chodzi o to, że każdy hop, rozumicie, ma w sobie 7 czakramów podstawowych. Ty, on nie gadał o jakichś świństwach. Bercik, skup się, słuchaj. Ale pijok mnie to będzie uczuł o jakichś czakramach. Mogę nic nie gadać. Dobra, Gerard, no, mów. Bercik. No i najważniejsza sprawa jest taka, żeby te czakramy były zharmonizowane i oczyszczone. I teraz, uwaga, bo będzie rolwaga. Jedną z metod oczyszczania jest medytacja z kamieniami. Ach. Widzisz, Zbyszek, to jest to, co ja ci go dam. Medytacja z kamieniami. Medytacja z kamieniami. Tak, ja to znam. W 82, jak się chciało rzucić kamieniem w ZOMO, no to też trzeba było trochę pokombinować. No, nie ma to tamto. Bercik, z kamieniami bez medytacji daleko nie pojedziesz. Czy ja mogę kontynuować? Przepraszam, proszę. Ale naturalnie. No, to jest 7 świętych kamieni. Normalnie to od każdego należy się 100. Nie, bo to, wiesz jak, metalik, prawie nówki, nie? Ale po starej znajomości mogę wam wyleasingować ten cały komplet na porach godzin. Za 1 100. Ty mam dać 100, ty słyszysz, za jakieś durne kamienie. To jest bardzo rozsądna cena, bo Krysia dała 700. No właśnie. O. No ale to 100 za takie coś? Bercik, ale ty nie płacisz za to coś, tylko za technologię. O właśnie, technologia. Oryginalno niemiecko technologia. Prawie nówka. Niemiecko? Znaczy hindusko. Proszę bardzo. To jest 7 świętych kamieni. To jest tak. Czakram od korony, czakram od gardła, od serca, od nosa, od splotu słonecznego. Drugą i pierwszą. O, a tu jest do tego instrukcja obsługi, co do czego i jak należy używać. Poproszę stuwa. Bercik, uwierz mi, uzyskasz spokój duszy, a ja 2 skrzynki piwa. Czekaj. Co jest? No. Tyle, żeś mi jest jeszcze winien za ostatnie piwo. Te, bo jak cię pizna, to... No. Panie hindus, a może pan pójdzie gdzie indziej, co? No. Dam sobie ten spokój duszy swoje kombinować. Sorry, no małość ziemskich spraw zwyciężyła, ale już jest wszystko w porządku, wybaczcie. Dobra, Gerard, a tak poważnie, to powiedz mi, uważasz, że te kamienie coś tak umią zharmonizować, tak? Bercik, chłopie, ja wczoraj normalnie pił u Alojza. Rano żech wstał, pomedytował żech z kamieniami. Chociaż piwko też by się przydało. No to co? To jo poleca, nie? I przyda na wieczór. Aha, proszę. Co to jest? To jest podręczny mieszek do noszenia tych świętych kamieni. Należy się 50 zł. No. To do widzenia! Ja! Czekaj. Czakra gardła. Gardło tu. Czakra gardła odpowiada za komunikację i inspirację. Jak za komunikację? Co? No, Bercik, no twoje gardło odpowiada za komunikację, no tak tu jest napisane, nie wiem. No. Znaczy, że co, autobusy i tramwaje na Śląsku to zależą od mojego gardła, ja? Nie wiem, Bercik, no dalej, poczekaj. Kolor niebieski, kamień turkus, czakra, zaraz, niebieski jest, czakra czoła, zwana trzecim okiem. Co, ją mu trzecie oko? Co? No tu, no, kają mu trzecie oko. Bercik, no tu chodzi o to, że ta czakra daje ci możliwość jasnowidzenia, rozumiesz? A, dobra, to się w totoletku przyjdą, no, co dalej? Teraz uważaj, czakra czwarta. No. Czwarta to jest centrum serca, tu jest serce, tak? No. Tu serca, tak. Odpowiada za harmonię. Za jak? Czyja harmonia? Co? To tak się mówi, wiecie, no, harmonia życia. A może za gitara?
No i przestań, już mnie... Nie rozpraszaj mnie, Bercik. No. No. Poczekaj. No teraz tak. To jest to. Czekaj, jeszcze ci położę jeden tu za głowę kamień, prawda? No. No, a teraz medytuj. A, dobra. Zaczynam. No, no, dobrze. Jeszcze ci położę na brzuch, niech cię będzie. Zbyszek, wiele drużyn w tym roku spadło z pierwszej ligi. Wiele drużyn w tym roku z pierwszej ligi spadło. Bercik, nie o to chodzi, no medytuj. Jo, mnie chodziło o to, żeby GKS w tym roku się utrzymał. Chłopie, nie o to chodzi, musisz medytować. Co? Nie o to chodzi, żeby GKS się utrzymał? No i co się zrobił, no? Stój. Nie ma, stój ty, pieruński legionisto, ty. GKS nigdy nie spadnie! No i co się zrobi? To żeś zrobił, ja nie chcę w tym roku zaś chodzić na drugą ligę na Bukowo. Koniec! Bercik, ale widzisz, w medytacji to nie o to chodzi. Kładź się, jeszcze raz będziemy układali. Choroba, że wszystko zepsuł, no. Czekaj, gdzie te kamienie? No już mi więcej nie godaj od tej twojej legi, wiesz? A i poza tym ty musisz się wczuć, nie myśl o żadnym GKS-ie. Czekaj, jak to było? Jeszcze raz, spojrzę tę kartkę. Aha. Czakra gardła, masz. Nie wstawaj, no teraz skup się. Ty wiesz, Bercik, ta instrukcja to jest dla tumanów. Tu jest wszystko napisane, co masz robić. No na przykład teraz masz się odprężyć. Dobra. Odprężyłeś się? Tak. Teraz musisz wykonać parę oddechów przez nos. Dobra. No, zrobione. Kostrosie, żeby ci te czakramy, nie? Te kamienie pospadały z tych czakramów. No i teraz... Teraz sobie wyobraź, że leżysz na zielonej, pachnącej łące, a nad tobą czysty błękit nieba. A po co? No jak to po co? No po to, żeby ci było przyjemnie. No to przyjemnie mi na łące będzie, tak? Ja jestem na pyłki uczulony. No dobra, Bercik, no to gdzie by ci było przyjemnie leżeć? Ja wiem, może na jakiej hołdzie, przy hucie. No dobra, no to leżysz sobie na hałdzie przy hucie, hucie Katowice, no i jest ci przyjemnie, jest ci miło, jest przyjemnie, przyjemnie. Ty Zbyszek, przyjemnie. Co? Jedna prośba, mogłaby to być na przykład inna huta, może huta Batory? Bercik, do jasnej cholery, może być, no leż sobie gdzie chcesz, no, bylebyś się tylko odprężył. Ale kaj chce, Godosz, ja? To czekaj, może raczej przy kopalni, ale jako kopalnia? Czekaj. Halimba, pokój, piast. Ale Bercik, no błagam cię, no. Nie, no to nie ma sensu. Ale co za baba, stój. No dobra, załóżmy, że się odprężyłeś. No a teraz poproś swoje kamienie, żeby cię odczyściły i zharmonizowały twoje czakramy. Z kamieniami mam go dać, ja? No tak. Aha, ale to ja jest bałwan, bo ja nie chcę go dać z kamieniami, tak? Ja jest bałwan. No, musisz gadać, no gadaj. No. Dobra, czekaj, zaczynam. Okej. Skup się. Skupiam się. Kochane kamienie, nie dziwcie się, że do was zgodą, ale nie myślcie, że ja jest idiotą, bo to warszawiakowi w dekel pizło. Nie przerywaj w rozmowie, bardzo cię proszę, z kamieniami godą. A więc, kochane moje kamole, mam taką prośbę, żebyście mi tam... przeczyściły, tam przepucowały jakieś tam moje ciakramy czy inne sramy. A jak nie, to jak kopna wrzić, to będziecie widzieć. Będzie grzecznie. Dobrze, bardzo uprzejmie proszę was, kochane moje berguby, kamienie znaczy, żebyście mi tam coś przedmuchały czy coś, żeby mi silnik nie przerywał i co? Aha, teraz masz leżeć 15 minut. A potem masz podziękować kamieniom za uzdrawiającą energię, zdjąć je z czakramów, obmyć w bieżącej wodzie i schować do woreczka. 15 minut. 15 minut. No Bercik, a teraz jest ci przyjemnie. Medytujesz, jesteś wyciszony coraz bardziej. Bo się wyciszył. Jerunie, dajcie mi tego kota. Jak ja go kopna wrzyć, to mu tego czakramy normalnie uszami wylezą. No i co żeś zrobił, no? Miau! Dzień dobry. Rozumiem, że pan jest tym człowiekiem, który miał pomóc Bercikowi. Gerard? No pewnie, że jo, a o co się rozchodzi?
No ale jak to? Pan jest tym Hindusem, co miał pomóc Bercikowi? No pewnie, że jo. Ale jak to? No niestety. Ważne, że kuracja się udała. A udała się? No udała się, udała. Skąd pan wie? A dzwonił Zbyszek. Mówił, że Bercik jest bardzo ożywiony. Czyli co? Zgadza się na ta praca? No teraz to się Bercik już na wszystko zgodzi. No, zero depresji. Nowy hop. Panie Gerardzie, jeśli to jest prawda, to ma pan u mnie specjalną prymia. Ja? Przyrzekam. No. A Jan Duda już jest załatwiony, zrujnowany, kurde. Co? Nieważne. Idziemy na wierzch. I co? Udało się? No, pewnie, że się udało. No, najlepsza niemiecka technologia. No, hindusko, znaczy się, to co się miało nie udać, nie? No fakt, Bercik jest ożywiony, bardzo ożywiony. Ale czy chce pracować? Tego to nie wiem, ale ożywiony jest. Zapraszam. A, Bercik, no. I co, od jutra do pracy, co? Ani mi się śni. Jak to? Dokładnie to, co żeś słyszał. I powiem ci jeszcze jedne. Nie wierzę w ani jedne twoje słowo, wiesz? Wiesz, co mi te mądre korolskie kamienie go dają? Ernest coś knuje. No, miały być stuprocentowo skuteczne? Tak czy nie? Ale one są stuprocentowo skuteczne. Ale spokojnie, panowie. No, Bercik po prostu za mało się wewnętrznie wyciszył, ale poćwiczymy, prawda? No właśnie, a propos wyciszania. One stuprocentowo wyciszają koty. Cokery miał czy na placu, to jednym ciepna i kot jest cicho. To ty świętymi kamieniami ciepiesz koty! No jasne. O, słyszycie? Achtung, eine Präsentation. Po cichu, to mów na samce. Uwaga. O, słyszycie, jak się wyciszył? Jarunie, co za głupek zaś postawił Mercedesa pod moim oknem, ty. Tako fajną przydymioną szybę miał. Tak? Bercik! Nie! Omsknęło mi się, no co? Jak? Zgadza, że na Samsa, a nie na Mercedesy.